A przed nami ostatnia prelegentka. Prelegentka, bo będzie jeszcze prelegent. Aga Ostek z Deaf Respect. I będziesz mówiła o tym, jak wygrać taką mową, tak, na konkursie. Słuchajcie, migam, mentorka Chivas. Czym, kim tam jeszcze jesteś? Czy to istotne? Ale poznaliśmy się na Aulerach, kiedy reprezentowałaś migam. Akurat nie, na Aulerach nie reprezentowałam migam. Nie byłaś z... To nie. Ja akurat... Ja wtedy tłumaczyłam, bo ja wtedy byłam tylko tłumaczką języka migowego. Ale dobrze. Dziękuję za przedstawienie. Bardzo miłe. Cieszę się, że tutaj jestem. Ja dzisiaj chcę się podzielić tym doświadczeniem, które pozwoliło mi przy prezentowaniu projektu wygrać parę nagród i nie tylko nagród. To co najważniejsze, co mnie nauczyło, to, że można robić naprawdę wspaniałe rzeczy. Ja podejrzewam, że duża część z was jest tutaj, bo pracujecie nad swoimi pomysłami, robicie wspaniałe rzeczy, ale dopóki ich nie nazwiecie i nie nazwiecie ich trafnie i w sposób taki, żeby były zrozumiałe, to nikt się o tych wspaniałych waszych pomysłach nie dowie. I wygrywanie różnych nagród właśnie się opiera na tym, żeby ponazywać kilka kluczowych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest problem. Startupy powstają po to, żeby rozwiązywać jakiś problem, na który się natknęliście, który w jakiś sposób poznaliście. To, co jest bardzo ważne, to zmieniać perspektywę i wchodzić w różne buty ludzi powiązanych z tym problemem. To, co mi bardzo pomogło, to to, że ja od już wielu lat zajmowałam się tematem głuchych, społeczności głuchych, językiem migowym. Pracowałam jako tłumaczka języka migowego, głównie akademicka, ale też przyjaźniłam się z głuchymi i dzięki temu znajdowałam się w różnych sytuacjach życiowych, społecznych, zawodowych tych ludzi i dzięki temu mogłam poznawać ich perspektywę w różnych sytuacjach. Dzięki temu mogłam z nimi się spotykać w totalnie niezawodowych sytuacjach, przy drinku czy piwie, dowiedzieć się, jakie są ich bolączki danego dnia. I to bardzo, bardzo pomogło mi rozumieć problem w sposób nie tylko taki, jaki go postrzegałam na początku, bo jak ja weszłam w ogóle w ten temat, w środowisko głuchych i w język migowy, wiedziałam trzy rzeczy, które podejrzewam, że może też wiecie. Pierwsze, że głuchy to chyba nie jest za ładne określenie. Powinno się mówić jakoś inaczej. Nieprawda. Sami głusi nazywają się głuchymi i to jest jak najbardziej poprawne politycznie dla nich. Druga rzecz, jaką wiedziałam, to posługują się językiem migowym i to jest to, co mnie najbardziej zachwyciło. I trzecia rzecz, że z tytułu niesłyszenia mają orzeczenie o niepełnosprawności. To wszystko, co wiedziałam. Te trzy rzeczy okazały się albo nieprawdziwe, albo najmniej istotne w całym tym problemie. Głównym problemem okazało się, że to są normalni ludzie, którzy po prostu posługują się innym językiem, więc żyją w swoim kraju trochę jak obcokrajowcy. I to z całą resztą ludzi jest coś nie tak. I że cały problem i bariera jest po stronie tych, po reszty społeczeństwa, która z tytułu nieznajomości po prostu się obawia, unika kontaktów. Łatwiej jest po prostu udawać, że się nie widzi człowieka czy sytuacji, niż w nią wejść w momencie, kiedy trzeba trochę wyjść ze swojego komfortu. Kolejna rzecz, która jest istotna do przekazania, między innymi na konkursach startupowych, to jest rozwiązanie. I przede wszystkim trzeba nazwać w sposób jak najbardziej klarowny, jasny, prosty
to, jakie jest wasze rozwiązanie. Najlepiej jest o tym rozwiązaniu rozmawiać z najbliższym swoim otoczeniem, ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, z dziećmi, które pytają, a co ty robisz? Spróbujcie odpowiadać na to pytanie w jak najprostszy sposób. Nie wchodźcie w jakieś tam mankamenty szczegółów tego rozwiązania, tylko co to jest tak naprawdę, w sposób jak najbardziej obrazowy i namacalny i zrozumiały dla wszystkich. A równocześnie trzeba pamiętać w tym rozwiązaniu, że mimo, że to jest takie wasze, bo się wywodzi z waszego pomysłu, to nie trzymajcie się kurczowo tylko i wyłącznie swoich wartości, jakie dostrzegacie w tym rozwiązaniu, bo waszych wartości jest w tym mnóstwo, jeśli nad tym pracujecie, bo wy w to inwestujecie swoją energię, czas, pieniądze. Natomiast w tym rozwiązaniu ważne jest konfrontować się z tym, dla kogo naprawdę je robicie, bo nie pracujecie nad tym rozwiązaniem tylko dla siebie, tylko pracujecie dla użytkowników, dla klientów, więc spotykanie się z tymi ludźmi na rynku i pokazywanie im to, co robicie, nawet jeśli oni jakoś krytycznie na to zareagują, nie przyjmą tego z otwartymi ramionami, to jest bardzo dobrze i to jest ważne, żeby słuchać właśnie, jakie są ich uwagi, co im nie pasuje, co oni by poprawili, bo to są rzeczy, które trzeba uwzględnić, bo to ostatecznie, mimo że zalążek, początek to jest coś, co wychodzi od was, ale co się musi ostatecznie spotkać z wartościami innych ludzi, użytkowników, klientów przede wszystkim. I coś jeszcze chciałam a propos tego rozwiązania powiedzieć. Powiem później, jak sobie przypomnę. Najważniejsze jest to, że jak wychodzicie na tę scenę konkursową, to przedstawiacie swój pomysł, projekt, ale przede wszystkim to wy możecie wygrać. Wy jako człowiek i wasz zespół. Więc ważne jest to, że jak nazywacie już te rzeczy, które robicie w swoim zespole, to żeby też cały zespół był zaangażowany w tworzenie tej komunikacji, na zasadzie takiej, że każdy niby zajmuje się jakąś swoją działką, zajmuje się czymś, nad czym się zna i nad czym akurat dany człowiek pracuje, ale ważne jest, żeby w zespole wszyscy rozumieli całościowy proces od początku do końca. I również to jest coś, co buduje wam w zespole motywację do tego, żeby ludziom się chciało. Nieważne, czy trzeba zmieniać, rezygnować z czegoś, nad czym już pracowaliście. Z taką motywacją wy wychodzicie później na scenę i to jest coś, o co później na konkursach biznesowych będą was pytać. Dlaczego wy to robicie? Tak? Kim są ludzie, którzy pracują nad tym rozwiązaniem? A przy tym pytaniu, dlaczego wy to robicie, to jest bardzo ważne pytanie. I ja bardzo długo sobie nie zdawałam sprawy z tego, bo za każdym razem, jak gdzieś wychodziłam i pitchowałam, to na koniec słyszałam, a dlaczego ty w ogóle się zajmujesz tym językiem migowym i głuchymi? Skąd to się wzięło? Więc okej, okay, no to jest ważne w takim razie, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I ja długo nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie. No, po prostu jakoś tam sobie tłumaczyłam, taki ze mnie freak, ale sama musiałam pogrzebać, okej, okay, jaka jest moja motywacja, dlaczego mi tak bardzo się chce to robić i dlaczego ja z tego nie zrezygnuję. Nie wiem, czy dla was jest interesujące, żeby odpowiedzieć na to pytanie. W końcu to nie konkurs. Ja zobaczyłam język migowy po raz pierwszy jako nastolatka w telewizji. Była rodzina migająca, były napisy, ja stwierdziłam, wow, mamo, muszę się tego nauczyć. Więc to była moja pierwsza odpowiedź, że to była fascynacja językiem. A później zaczęłam grzebać jeszcze głębiej w sobie, w poszukiwaniu tej odpowiedzi, ale okej, dlaczego ten język migowy mnie zafascynował? Jak zaczęłam sobie przypominać w tamtym czasie, co mnie interesowało, co ja robiłam, więc mnie interesowało dużo rzeczy, które się wiązały z niewerbalną komunikacją, z wyrażaniem siebie w sposób alternatywny. I sobie przypomniałam, że ja faktycznie byłam takim dzieckiem, które miał problem z mówieniem o sobie, swoich myśli, swoich opinii,
Więc ten język migowy, tak jak wcześniej taniec, poezja, teatr, ten język migowy wydał mi się czymś, co jest takim narzędziem, które ja potrzebuję opanować, żeby móc wyrażać siebie. A później dzięki temu narzędziu poznałam fantastycznych ludzi. Poznałam ludzi, których odniosłam wrażenie, że po prostu to jest strasznie niesprawiedliwe, że tak fantastyczni ludzie spotykają tyle barier w swoim życiu, tylko dlatego, że posługują się językiem, którego większość nie zna i nie rozumie. Więc to była moja motywacja i wam bardzo też życzę, żebyście znaleźli taką swoją, jak najgłębszą motywację, która was właśnie poprowadziła do tego, co właśnie robicie. Bo to jest coś, co ostatecznie nie tylko na konkursach startupowych, ale też wspominała o tym Inga. Ostatecznie inwestorzy inwestują nie w sam pomysł, a w ludzi przede wszystkim. I ta wasza motywacja jest głównym powodem, dla którego ktoś wam uwierzy, że warto wam dać nagrodę, czy warto w was zainwestować. Tak, tutaj też było o tym wspomniane. Ja jak występowałam często na scenach, to bardzo często na koniec dostawałam takie pytania, które ja już mogłam mieć w ogóle w kieszeni napisane odpowiedzi na te pytania, bo one się powtarzały zawsze. Ja już miałam taki odruch, że mi się chciało oczami wywrócić, zanim na nie odpowiem. Aż sobie zdałam sprawę z tego, że kurczę, to są tak naprawdę rzeczy, które najbardziej ludzi interesują, więc może warto w ogóle tę swoją prezentację i ten swój pitch wyposażyć w takie informacje, w taki sposób przekazać w ogóle podstawowe wiadomości, żeby już nawiązać do tych rzeczy, o które ludzie pytają. W moim przypadku takim pytaniem numer jeden, które się trafiało, okej, a to jest jeden taki język migowy na całym świecie, tak? No i ja zawsze nie. No i wydawało mi się to takie oczywiste. No a później szło pytanie, czyli każdy kraj ma swój język migowy? No tak. No to jak wy planujecie skalować swój projekt, jak każdy kraj ma swój język? No każdy kraj ma swój język mówiony i pisany i też ma każdy kraj swój język migowy, więc no skalujemy się geograficznie, w każdym kraju musimy mieć ziomków, którzy czają ten język i się skalujemy. Więc ja musiałam faktycznie przeformatować w ogóle to, co mam w tej prezentacji na początku, żeby to nie było później takie, że okej, a to nie będzie łatwiej zrobić jakiś jeden język, to dużo, dużo łatwiej pójdzie. No to dziwnie się słyszało takie pytanie w Polsce, która gdzieś tam w historii ma doświadczenie, że próbowano wyplewić język narodowy, więc no tutaj język po prostu odzwierciedla też tożsamość społeczności, więc no nie zrobimy jednego języka w naszym rozwiązaniu. W każdym razie te pytania, które wy czujecie, że już was frustrują, macie ich dość i chce się wam wywracać głowy, to są wasi najlepsi przyjaciele, warto przytulić się do tych pytań, odpowiedzi na nie już jakoś wsadzić w ogóle w podstawową komunikację. I to, co też mnie na początku bardzo spinało, to, że ja mam coraz mniej czasu na to, żeby powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Pierwsza prezentacja, jaką miałam, luz, 20 minut, tak jak dzisiaj. Można gadać i wszystko opowiem i później jeszcze mogę odpowiedzieć na pytania. Głosu zabraknie. A później trafiały mi się takie konkursy, gdzie ja musiałam to wszystko opowiedzieć w 3 minuty, a na kolejnym w minutę. A później jeszcze brałam udział w takim konkursie, gdzie mi kazali zrobić taki elevator pitch, dosłownie 13 sekund, rozsuwają się drzwi, ja mówię, zasuwają się drzwi. Tak. Jak to zrobić? I to bardzo zmuszało mnie do tego, żeby faktycznie wyciskać jak najlepszą esencję z tego, co wcześniej mówiłam w 20 minut. I coś, co będzie oddawało prawdziwy sens tego, co my robimy i jaki jest problem, jakie jest rozwiązanie i po co, dla kogo to robimy. I później jak doszło do takiego ćwiczenia warsztatowego, że ja musiałam stworzyć kampanię społeczną,
która będzie się zawierała w dwóch słowach, max w dwóch słowach w ogóle. O co chodzi? Co my robimy? W dwóch słowach. No dobra, w 13 sekund myślałam, że było ciężko, w dwa słowa teraz to ubierz. No ja wpadłam na te dwa słowa i to są dwa słowa, które dalej ze mną są, bo pod tymi dwoma słowami buduję kolejną markę, w której pracuję z głuchymi, dla głuchych i o głuchych. I to jest deaf respect. Tak, to esencja moja. Głusi szacunek. To był międzynarodowy konkurs, więc trzeba było zrobić to in English. I to jest dla mnie świetna okazja, bo ja mam całe mnóstwo czasu jeszcze, żeby dać wam moment ruchu. To trochę był spoiler. Kasia powiedziała, że ja będę robić ćwiczenia ruchowe, bo wy tutaj siedzicie i pewnie już wam trochę niewygodnie tak siedzieć bez ruchu. Więc moje deaf respect ja bardzo chętnie wam dam w ręce. W końcu jako migaczka tak zwana mogę się też tym trochę podzielić. Chcecie trochę się poruszać? Za dużo nie opowiedziałam dzisiaj o głuchych, ale mam nadzieję, że na tyle dużo, żebyście faktycznie poczuli sobie to, że jak spotkacie głuchego na ulicy, to nie popatrzycie na niego jak na kosmitę, czy jak będziecie chcieli cokolwiek zrobić coś o głuchych, to najpierw zapytacie kogoś, kto się zna z głuchymi, jak to zrobić, więc to jest podstawa do tego, żeby mieć w sobie szacunek do głuchych. No to uwaga, jak jesteście gotowi, ja was nauczę w International Sign, właśnie nie w polskim języku migowym, a w International Sign. Zrobimy razem deaf respect, ok? To jest łatwe, nie bójcie się. Więc deaf to robimy dwa palce, tak jak się zgłaszamy w szkole, zgłaszaliśmy w szkole, tylko się nie zgłaszamy, a przykład. Ale spoiler. Przykładamy do ucha sobie, tak? I to już jest to, to jest deaf. Dokładnie, już umiecie połowę. Respect, trochę trudniej. Jak w amerykańskich firmach robią fingers crossed, kojarzycie? Tak? Ja to nazywam po polsku precelki. Zwijamy precelki z palców. Czyli dłuższy palec, czyli środkowy, zawija się na wskazujący. Ja jestem praworęczna, więc u mnie prawa ręka idzie do czoła, lewa idzie do brody i robimy taki zamaszysty ruch do przodu, ciach, tylko nie uderzcie nikogo. I to jest respect. I teraz to razem połączmy. Mamy deaf respect. Pięknie to wygląda. Słuchajcie, spokojnie. A ja nie skończyłam. Ja nie skończyłam. Ja mam jeszcze 3:30, słuchajcie. Jeszcze chwilkę jeszcze wykorzystam. Ale nie, ja dajcie już mi skończyć. Chwileczkę. Ja, nie, to jest konkluzja, obiecuję. W tych wszystkich konkursach biznesowych, na których się możecie pojawić, nie zawsze będzie nagroda na końcu, ta główna nagroda, ale pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach poza tą nagrodą, które to wy możecie wygrać, bo tak naprawdę największe wygrane, jakie ja zdobyłam, to po pierwsze było super doświadczenie na tych scenach. Ja przy pierwszej prezentacji meczałam głosem owcy dosłownie. Tak mówiłam. 20 minut to była ta najdłuższa prezentacja. Najgorzej. Więc za każdym razem, jak będziecie wychodzić na taki konkurs pod taką presją, to będziecie się uczyć też tego właśnie, jak wy reagujecie w takiej specyficznej, stresowej sytuacji i też stopniowo później możecie szukać rozwiązań na to. Ja na przykład drepczę dlatego, bo ja wiem, że mi się strasznie uda spinają w stresie, więc żeby nie stać właśnie tak i się dalej cała nie napinać, to sobie drepczę. Więc takich rzeczy też się możecie nauczyć. Wygrałam mnóstwo niesamowitych przyjaciół i znajomych na całym świecie, właśnie przez to, że mogłam z nimi występować na jednej scenie, mogłam z nimi poza tą sceną rozmawiać i to są naprawdę najlepsze wsparcie biznesowe kiedykolwiek. Wam też polecam szukać takich ludzi, jak już wylądujecie w takim konkursie. Kolejna rzecz, którą możecie wygrać, to... I zapomniałam przez tę presję czasową.
całe mnóstwo możecie wygrać. Sami sobie wybieracie tak naprawdę, co wygrywacie. Przede wszystkim możecie wygrać to, co jest dla was ważne, abstrahując od tego, czy będzie to ta główna nagroda, czy nie. Także na koniec jeszcze respekt dla was. Zostań, zostań w świetle Jupiterów. Jeszcze, tak. Pytania do Agi, dziękujemy bardzo. Zdawajcie, jest okazja. Zdjęcia sobie robią. Aha, masz prawo. Parę lat temu syn się o to zapytał i szczerze mówiąc nie sprawdziłem, powiedziałem, że jest jeden sam. Dziś nie sprawdziłem tego, ale dzięki to wiem. Masz szansę poprawić. Sprostuj u syna, proszę. Niech nie żyje w zakłamanym świecie. Super. Ja bym chciał tylko, cześć Kamil, ja bym chciał tylko usłyszeć w 13 sekund, czym się zajmujecie, bo mnie fascynuje, w jaki sposób się w 13 sekund przedstawia swój biznes. No, ja tego już nie przedstawię, bo ja już zrobiłam exit z mojego startupu pierwszego i ja już ich nie reklamuję, ja już robię inne rzeczy, ja robię te rzeczy. Social Business Support i Def Respect. Jeszcze nie byłam na takim 13-sekundowym konkursie z tymi rzeczami, więc przećwiczę, nauczę się, następnym razem powiem. Właśnie, wychodzisz z pracą domową. Ja mam też pytanie, bo pitch to win, tak? Co było właśnie tym elementem, który sprawił, że wobec tak dużej i naprawdę dobrej konkurencji, że wygrałaś według ciebie? Myślę, że przede wszystkim właśnie ta motywacja i pasja, której się nie dało ukryć i też takie poczucie, ja miałam swój trik na te konkursy, jak w szybki sposób przekazać to, że ja jestem połączona tak bardzo niemalże krwią z tematem, który robię, a równocześnie jestem jakimś autorytetem też w tym temacie. Ja zaczynałam swoje prezentacje w języku migowym, więc jedno zdanko na przywitanie i nie było dyskusji. Ludzie wiedzieli, że ja się znam na temacie i że ja jestem w temacie. Więc to faktycznie pomagało i to jest coś, co mi później ludzie mówili, że faktycznie, zresztą też często słyszałam, że jestem mocno nakręcona, że czuć, że ja mam pasję do tego. I myślę, że to przede wszystkim jest to, co wygrywało. Ale nie mam gwarancji. Dzięki. Trzeba byłoby tam być. Czy jeszcze jakieś pytanie? 15 sekund. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.